Cześć! Wiosna trwa w najlepsze, a już za kilka dni rozpoczynają się majowe weekendy. Z tej okazji Warka Radler rzuciła nam wyzwanie, abyśmy pokazały, jak uprzyjemnić sobie czas bez troskich spotkań z przyjaciółmi na łonie przyrody. Zawsze warto zabrać ze sobą kilka przekąsek, które będą idealne na otwarcie sezonu majówkowego. Zobaczcie, co dla Was przygotowałyśmy. Jeżeli jesteśmy przy majówce, to nie możemy zapomnieć o pysznych drinkach, które będą chwilą orzeźwienia podczas wszelkich wycieczek. Na początku dokładnie myję maliny. Następnie do 1,5 szklanki owoców dodaję 0,5 szklanki cukru i odstawiam na chwilę. W międzyczasie wsypuję kolejne 0,5 szklanki cukru do garnka, dodaję 1,5 łyżeczki suszonych kwiatów lawendy oraz wcześniej przygotowane maliny. Gotuję całość na małym ogniu przez 7 minut, a następnie odcedzam. Do powstałej mikstury dodaję szklankę soku z cytryn oraz malinową warkę Radler. Ten drink możecie przygotować również w wersji bezalkoholowej. Możecie dodać również warkę Radler w innym smaku, cytrynowym czy porzeczkowym, lub przyrządzić drinka na bazie jej wariantu bezalkoholowego. Po schłodzeniu malinowa lemoniada stanie się pysznym i orzeźwiającym napojem, idealnym na gorące majowe dni. Spróbujcie koniecznie! Tradycyjną przekąską na pikniku są kanapki. Ja proponuję Wam dzisiaj smaczną alternatywę, która składa się dokładnie z tego samego co kanapki. Oglądajcie! Na początku nacinam chlebek i usuwam środek, aby zrobić miejsce na nadzienie. Następnie nakładam kolejną ulubioną wędlinę, kolorową paprykę i oliwki, a na wierzch układam mozzarellę. Następnie górę posypuję szczypiorkiem i przykrywam obciętym wcześniej kawałkiem chleba. Teraz zawijam chleb w folię aluminiową i wkładam do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika na 15 minut. Po tym czasie wyciągam chlebek, odwijam go z folii i ponownie wkładam do piekarnika na 10 minut. Chrupiący bochenek pięknie pachnie, choć wygląda nieco niepozornie. A środek to wspaniała niespodzianka dla wszystkich, którzy udadzą się z nami na piknik. Smacznego! Majówka to świetny czas na grillowanie, ale żeby codziennie nie jeść tego samego, pokażę Wam dzisiaj prosty sposób na ananasowego burgera. Na początku wkładam mięso do miski i dodaję po łyżeczce soli, pieprzu, papryki i majeranku. Następnie całość mieszam. Teraz formuję kule i robię z nich placki. Ananasa kroję w plastry. Mięso i ananasa kładę na rozgrzanego grilla i smażę każdą ze stron po 5 minut. Takie danie z pewnością zaskoczy Waszych gości i będzie stanowić stały element Waszego grillowego menu. Spróbujcie same! Chipsy to jedna z najpopularniejszych przekąsek. Niestety, pomimo wielu zalet, ma jedną główną wadę. Zbyt zdrowa to ona nie jest. Na szczęście jest na to sposób. Zobaczcie. Na początku obieram bataty i kroję je w cienkie plastry. Następnie wrzucam pokrojone kawałki do garnka z rozgrzanym olejem i smażę je przez 5-7 minut. Teraz wyciągam chipsy z garnka i odsączam je z oleju na papierowym ręczniku. Składam kartonik według wzoru, do którego link znajdziecie w opisie i przekładam do niego bataty. Na koniec całość odrobinę solę i gotowe. Taka przekąska jest zdecydowanie zdrowsza niż tradycyjne chipsy, dodatkowo świetnie komponuje się z każdym napojem, no a dzięki sprytnemu opakowaniu możecie ją zabrać gdziekolwiek chcecie. Chrupiące, zdrowe, pyszne i łatwe w przygotowaniu. Bohaterami tego pomysłu będą niesamowite przekąski, które zawsze możecie mieć przy sobie. Zobaczcie! Na początku wsypuję do miseczki szklankę posiekanego surowego nerkowca i dodaję po pół szklanki posiekanych migdałów i suszoną żurawinę. Następnie dodaję do nich pół szklanki ryżu preparowanego, 1/4 szklanki nasion dyni i mieszam całość. Do drugiej miski wlewam 1/4 szklanki syropu z agawy, 1 łyżkę masła orzechowego, po czym mieszam całość. Teraz dolewam uzyskaną miksturę do orzechów, mieszam i wlewam całość na blachę. Pozostało już tylko włożyć blachę do rozgrzanego do 150 stopni Celsjusza piekarnika, odczekać 15 minut i gotowe.
Przekąska świetnie sprawdzi się jako konkretna przegryzka, która zapełni nasz brzuch w nagłej potrzebie podczas wędrówki lub wycieczki rowerowej w terenie. Mamy nadzieję, że nasze dzisiejsze patenty przygotowane wspólnie z Warką Radler umilą Wam zbliżające się weekendy majowe. Życzymy dobrej zabawy i zachęcamy do sprawdzenia naszych afterków oraz Instagramu. Do zobaczenia!